Cóż za miły widok! Transportery suną bez zakłóceń, maszyny nie strajkują, nikt nie narzeka na brak surowca, dewiz, komponentów i Bóg wie czego jeszcze. Cukrownia w Krasnymstawie, jedna z czterech zbudowanych po wojnie, ruszyła już 6 września. Teraz wchłania codziennie przeszło 5,5 tysiąca ton buraków i przerabia je na ponad 600 ton cukru. Jak dobrze pójdzie, dostarczy go w sumie 60 tysięcy ton. Oby tylko zbyt wcześnie nie nadeszły mrozy. Przy takiej produkcji nie brakuje wysłodków, które odbierają okoliczni plantatorzy. Do pełni szczęścia cukrownikom z Krasnego Stawu brakuje tylko lepszych wagonów do przewozu cukru, smaru i oleju silnikowego do pracujących pełną parą maszyn. Z przerwami i kłopotami, ale jednak płynie rzeka mleka do kilkunastu tysięcy większych i mniejszych mleczarń. Do Monik przypływa 200 tysięcy litrów dziennie. Znana w kraju z dobrych wyrobów miejscowa spółdzielnia robi z nich oprócz innych artykułów twarde sery. Razem 300 ton żółtego dziurawca miesięcznie, czyli 3% całej krajowej produkcji. Gołda, Edamski, Łowicki, Lubawski, Puławski, Trapistów. Ech, smaczne nazwy. O niektórych właściwie już zapomnieliśmy, bo sera w sklepach ciągle jak na lekarstwo. Czy rzeczywiście produkuje się go więcej niż przed rokiem? Mówi zastępca dyrektora Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Jacek Karnkowski. Produkcja serów w tym roku, w okresie, który panią interesuje, wyniosła około 24 tysięcy ton, a w roku ubiegłym, w tym samym okresie, nie przekroczyła produkcji 22 tysięcy ton, a więc jest wyraźny wzrost. Cała produkcja idzie na rynek, ba, nawet w niektórych rejonach kraju pod presją niektórych instytucji handlowych, władz lokalnych, po prostu wyciąga się ser z zakładów nawet nie w pełni dojrzały. Taka jest po prostu potrzeba społeczna chwili. Osobiście uważam, że każda ilość sera w tej chwili byłaby wchłonięta przez rynek. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ser jest substytutem wielu produktów żywnościowych, jest po prostu serem, jest jeszcze tani i no po prostu mamy bardzo dużo pieniędzy. Czyli ser jest i go nie ma niestety. Jak w ulu zabrzęczało w młodzieżowej prasie po reportażu Ewy Bielskiej z całkiem przyjemnego ośrodka Centralnej Szkoły Aktywu w Otwocku Śródborowie. Tygrysica odnowy, ideologiczny wróg, manipulacja i fałsz. To tylko niektóre z epitetów i określeń. Przeczytawszy je, pani Ewa odwiedziła w województwie tarnobrzeskim 3 kolejne ośrodki. Ten w Janowie Lubelskim należał niegdyś do ZMW. Teraz zarządza nim ZSMP. 150 miejsc i w czasie wizyty zaledwie 11 wypoczywających gości. Tłoku i wzniosłej działalności zupełnie nie widać. Zaledwie 24 km dalej szkoła aktywów w Zaklikowie. Z zewnątrz zamek jak z obrazka. W środku stróż i dyrektor, który mówi, iż nic się nie dzieje, bo nie ma co jeść. Pusto. Jak to więc jest z tą manipulacją i fałszem? Jak jest w ogóle z całą bazą szkoleniowo-wypoczynkową ZSMP? Może jednak koledzy z organizacji uderzą się w młode piersi? Może chociaż przyjrzą się harcerzom, którzy mają mniej ośrodków takich jak ten w Wierzchowiskach, ale za to wiedzą, co z nimi robić. Zaledwie przed rokiem Małgorzata Radziszewska zakończyła dyplomem studia na Uniwersyteckim Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, a już zdołała błysnąć dojrzałym talentem. W białostockiej galerii obejrzeliśmy drugą ekspozycję jej prac zatytułowaną Daj nam chleba powszedniego, panie.
Jest to sztuka niemal publicystyczna, jakby komentująca zdarzenia natury społecznej. Obrazy układają się w logiczny ciąg, zmontowany zgodnie z regułami filmowej taśmy. Wszystkie motywy odmierzają rytm zwyczajnego ludzkiego życiorysu, szarej, pozbawionej wstrząsów codzienności, zdominowanej procesem człowieczego starzenia. Nie tchną te płótna tanim optymizmem. Dowodzą jednak wyjątkowej wrażliwości młodej malarki i zmuszają do głębszej refleksji o ludzkim losie. Prawdziwy renesans przeżywa jedna z najstarszych nauk – astronomia. Człowiek wspomagany przez technikę coraz lepiej rozwiązuje zagadki wszechświata. Świetnie wyposażonym obserwatorium w Leiden z uczonymi astronomami i radioastronomami współpracują co zdolniejsi amatorzy. Korzystając z pomocy komputerów i superteleskopów, opracowują fotografie ciał niebieskich i w miarę możliwości szczegółowe mapy nieba. Czy słychać już coś z kosmosu? Ano, słychać. Specjalne anteny wyłapują mnóstwo sygnałów i rejestrują różne dziwne zjawiska akustyczne. Gdzieś daleko na mlecznych drogach, na jednej, a może kilku planetach, musi istnieć coś żywego. Bardzo przecież nie chcemy czuć się jedynymi mieszkańcami wszechświata. Może te inne istoty też mają kłopoty na przykład z zaopatrzeniem lub samorządem? Mieć siłę, zdrowie jak koń i talent ryby, żeby prześliznąć się przez sito eliminacji kandydatów na nurków i płetwonurków holenderskiej marynarki królewskiej. Ale jeśli egzamin wypadnie na piątkę, to przez parę lat trudno narzekać na nudę. Codzienne ćwiczenia pod wodą dostarczają emocji co niemiara. Do wody można wpadać i tak, fachowcy mówią, że z góry łatwiej, zwłaszcza, że specjalne spadochrony odpinają się z chwilą zakończenia lotu. Ponoć nie ma żadnego niebezpieczeństwa. My jednak wolimy moczyć się tradycyjnie. Ciekawe, czy ci Holendrzy też mieli w podstawowej szkole tylko kilka godzin pływania miesięcznie. Telewizja pozazdrościła radiu i wyciągnęła z lamusa popularny niegdyś koncert życzeń. Nie będziemy gorsi. Młodzi życzą sobie pani Izy, proszę bardzo, jak żywa. Kompleksów żadnych już.